Tak podróżowała przez kilkanaście dni kampanii wyborczej posłanka na Sejm trzech kadencji Marzena Okła-Drewnowicz. Jeździła po miastach i gminach, rozmawiała z wyborcami i prosiła o głos i kredyt zaufania niezbędny w poselskiej pracy w jej czwartej kadencji. I udało się. Tylko z Ostrowca i powiatu ostrowieckiego głos na posłankę Okła-Drewnowicz oddało ponad 1,5 tysiąca wyborców. To łącznie tak naprawdę 15 532 głosy. Za każde serdecznie dziękuję. Dziękuję mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego, dziękuję mieszkańcom powiatu ostrowieckiego za to, że Państwo mi zaufaliście, a ja przez te najbliższe 4 lata będę starała się pracować tak, żebyście Państwo byli przekonani, że to był dobrze oddany głos. W swej poselskiej pracy posłanka angażowała się przede wszystkim w sprawy społeczne. Jest autorką programu Polska Seniora, który chce kontynuować. I już dziś wie, co w parlamencie chce robić dalej, gdzie chce działać. Oczywiście, że Komisja Polityki Społecznej i Rodziny i Komisja Polityki Senioralnej. To są dwie komisje, do której składam akces pracy i nie wyobrażam sobie w nich po prostu nie pracować. Zdaniem posłanki miniona kadencja parlamentu była bardzo trudna. Prawo i Sprawiedliwość miało zdecydowaną większość w Sejmie i w Senacie. Teraz to opozycja wchodzi silniejsza. Mimo tych wszystkich obietnic, mimo dużego socjalu, PiS-owi absolutnie nie udało się osiągnąć celów, które sobie założyli. Słyszeliśmy, że chcą mieć większość konstytucyjną. Tymczasem nie mają więcej mandatów niż mieli w Sejmie. Mało tego, ukruszył się Senat. Wygląda na to, że to właśnie my jako opozycja będziemy mieli większość w Senacie. Wyniki wyborów z 13 października zmieniają rolę opozycji i stawiają jej nowe zadania i nowe cele, co według byłej szefowej świętokrzyskich struktur Platformy Obywatelskiej jest i wyzwaniem, i szansą. Teraz nasze wielkie zobowiązanie, żebyśmy jako opozycja w parlamencie, która tak naprawdę dostała o ponad 900 tysięcy więcej głosów niż koalicja rządowa, rządząca, my musimy trzymać się razem, pracować bardzo, bardzo mocno, tak aby nie dać się i żeby następne wybory były naprawdę wyborami wygranymi dla Polski. Pierwsze posiedzenie w 9. kadencji Sejmu zwołano na 12 listopada i wtedy to dokładnie poznamy rozkład sił politycznych, których zaangażowanie dla dobra Polski będziemy obserwowali przez kolejne 4 lata.